Cześć, z tej strony Dawid Kosiński ze Spiders Web prosto z targów IFA w Berlinie. Na początek mały komunikat. Prosimy o łapki w górę i subskrypcję, żeby nasz kanał szybciej rósł, żebyście częściej widzieli nasze materiały. A teraz przechodzimy do krótkiego zapoznania się z telefonem dla graczy. Asus ROG Phone. Na rynku ostatnio pojawia się wiele smartfonów dla graczy, jednak w większości są to tanie urządzenia. Honor Play, Pocophone, które kuszą graczy tylko niską ceną i jak najlepszą specyfikacją. Asus zaprezentował coś o wiele ciekawszego. Mamy tutaj bowiem model ROG Phone, albo jak ja mówię po polsku sobie, ROG Phone. Sprzęt ten cechuje się najlepszą możliwą specyfikacją. Snapdragon 845, który może współpracować z 8 GB RAM-u, akumulator 4000 mAh, wszystkie niezbędne standardy łączności, ekran OLED-owy. Naprawdę nie ma tutaj na co narzekać. Mamy tutaj też wiele ciekawych rozwiązań dedykowanych właśnie graczom. Wystarczy ścisnąć smartfon i trochę go przytrzymać, żeby się włączył tryb gamingowy. To poznajemy po tym, że zmienia się także tapeta. No ale powiecie, że o, co to, że się tapeta zmienia, czy to musi mieć telefon dla graczy? No nie, ale może mieć na przykład pasywne chłodzenie, żeby nic się nie przegrzewało. A jeżeli i tak się przegrzewa, to możemy zamontować taką podstawkę chłodzącą. I też powiecie, że to jest niepotrzebne, że to po co chłodzi telefon. Ale to jest o tyle ciekawe, że mamy tutaj po bokach wyloty powietrza, dzięki czemu to chłodzi nie tylko smartfon, chłodzi też nasze ręce, bo tutaj w środku znajduje się wentylator. To akcesorium podłączamy do telefonu za pomocą dwóch portów USB-C. Teraz z oczywistych względów nie możemy tego zrobić. Ta podstawka jest bardzo przemyślanym, fajnym urządzeniem z jeszcze jednego powodu, bo kiedy gramy tak na smartfonie, zazwyczaj tak gramy na smartfonie, to zasłaniamy sobie zarówno port USB-C oraz wyjście słuchawkowe, a kiedy podłączymy tę podstawkę tutaj, to zyskujemy dostęp do dodatkowego USB-C oraz wyjścia słuchawkowego, więc możemy grać na słuchawkach, a także ładować telefon, możemy robić, co nam się żywnie podoba. Kolejnym ważnym aspektem dotyczącym tego telefonu, który udowadnia, że mamy do czynienia z maszyną rzeczywiście dla graczy, jest fakt, że tutaj mamy bampery. Ich nie widać, ale one faktycznie są, po prostu ramka rozpoznaje nacisk. Kolejne bardzo ciekawe rozwiązanie, które sprawia, że można grać trochę jak na konsoli. Ten smartfon należy docenić także za to, że ma inne ciekawe akcesoria. Tutaj mamy m.in. takie joysticki. To jest fajna rzecz, no dzięki temu smartfon się zmienia w pełnoprawną konsolę do gier. Tutaj mamy triggery, tutaj mamy przytyczki, tutaj mamy przyciski. No to jest taniec, to jest życie. Naprawdę działa to wybornie. A jeżeli nie chcemy grać na małym ekranie, tylko na dużym, korzystamy z takiej przystawki, która bezprzewodowo przenosi ten obraz na zdecydowanie większy ekran. Jeżeli nie odpowiada Wam taka forma konsoli w stylu PlayStation Vita, tylko wolicie Nintendo 3DS, jak najbardziej też możecie to zrobić. Tutaj wkładamy smartfon, a przystawka jest wyposażona w drugi ekran, który wygląda trochę jak telefon. I możecie powiedzieć, że to wygląda trochę pokracznie, jest duże i w ogóle ja nie chcę z tego korzystać. Ale to się dzieje nie bez przyczyny, bo tutaj mamy nie tylko dodatkowy ekran, ale też ogromny akumulator o pojemności 6000 mAh, co oznacza, że ten cały zestaw ma akumulator o pojemności 10000 mAh. Prawdziwe bydle. Generalnie gamingowy telefon Asusa bardzo mi się podoba. To bardzo ciekawy, przemyślany sprzęt, który jest naprawdę stworzony dla graczy i widać, że został stworzony przez firmę, która zajmuje się gamingiem nie od dziś. Mam nadzieję, że uda mi się go potestować znacznie dłużej. Mam nadzieję, że trafi do Polski i będę mógł z niego korzystać. Czy go kupię? Pewnie nie, bo podejrzewam, że za takie ciekawe, niebanalne, no interesujące urządzenie przyjdzie mi zapłacić co najmniej tyle, co za bardzo drogie flagowce. Sam celuję w cenę od 4 do 4,5 tysiąca złotych. To wszystko, co mieliśmy do powiedzenia po tym krótkim zapoznaniu się ze smartfonem gamingowym od Asusa. Jeżeli macie dotyczące go pytania, oczywiście zadajcie je w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. Poza tym proszę Was o ocenę tego filmu oraz zostawienie subskrypcji, żebyście częściej widzieli nasze materiały. Poza tym niebawem widzimy się na Spiders Web, Spiders Web TV. Zachęcam też do obejrzenia naszej relacji z targu FIFA. Cześć!